Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym live Inspiracja, Edukacja. Dzisiaj widzimy się troszeczkę wcześniej. Dzisiaj porozmawiamy sobie, powiemy kilka słów dosłownie na temat odsadzania się konia, a również na Waszą prośbę. Tak jak zapowiedziałam, te sytuacje problemowe się będą pojawiały. No właśnie, czym jest odsadzanie się konia? Koń odsadza się w momencie. Mamy tutaj, słuchajcie, gościa dzisiaj na dzisiejszym naszym spotkaniu. Myślę, że na Instagramie też go widać. Odsadzanie to panika w momencie przywiązania konia. Czyli w momencie, kiedy koń jest przywiązany, poczuje opór na kantarze, na uwiązie, zaczyna się szarpać, zaczyna się odsadzać i próbuje uciec. Widzę, że coś mnie tutaj dzisiaj prześwietla, ale mam nadzieję, że sobie z tym poradzimy. No właśnie, i koń próbuje uciec. Kiedy nie może tego zrobić, bo jest uwiązany na sztywno, zaczyna wpadać w panikę. Co za tym idzie? Zaczyna próbować uciec jeszcze bardziej. Tak? Koń jako zwierzę uciekające, jako zwierzę stadne, próbuje w momencie zagrożenia, cześć Marku, witam Ciebie, w momencie zagrożenia próbuje jak najszybciej połączyć się z resztą stada, próbuje tego zagrożenia uniknąć, właśnie zrywając się do ucieczki. To jest jedna cecha, którą posiadają właśnie konie. Drugą cechą, którą te konie posiadają, jest, słuchajcie, napór na nacisk. Taki naturalny odruch. Więc w momencie, kiedy w tej próbie ucieczki poczuje nacisk, głównie na potylicę, tak, bo ciągnąc do tyłu, żeby się uwolnić, głównie naciska kantar na potylicę właśnie. To koń napiera na tą potylicę jeszcze bardziej do momentu, aż coś się zerwie, coś puści, ten nacisk ustąpi i będzie można uciekać. Tak to generalnie przeważnie działa. Teraz jak sobie z tym poradzić? Jeżeli koń nie ma złych doświadczeń z odsadzaniem się, spróbuje raz, zacznie się szarpać, nie zerwie się, to wpadnie w jeszcze większą panikę i te negatywne gdzieś tam doświadczenia mogą się już wtedy nawarstwiać w umyśle konia. I prawdopodobnie gdzieś tam jakiś uraz psychiczny zostanie i ta sytuacja może się powtarzać. No może się powtarzać, może być coraz generalnie coraz gorsze. Jak tego uniknąć? Może zacznijmy właśnie od tej nauki wiązania. Jak uniknąć właśnie tego stresu związanego z odsadzaniem się i późniejszych problemów? Ja jestem zdania, że najfajniej sprawdza się tutaj taki aizolek, kawałek sznurka, po prostu snopowiązałki, taki przeważnie biały, czasem niebieski, czy jakiegoś tam innego koloru, sznurek, który jest używany właśnie do wiązania snopków siana, snopków słomy. Jest to sznurek, który w momencie, kiedy koń próbuje się właśnie zerwać, odsunąć, on po prostu się urywa, bez żadnego jakiegoś większego szarpnięcia. Nie jest to na tyle problemowe i długotrwałe, jak na przykład zerwanie się kantara, czy rozciągnięcie się kółka kantara, czy zerwanie uwiązu. Ten sznurek po prostu od razu puszcza, tak, przy mocniejszym szarpnięciu. I co się wtedy dzieje? Dzieje się wtedy tyle, że koń po prostu jakby dostaje ten sygnał zwolnienia nacisku. My oczywiście wykazując się refleksem tutaj łapiemy za uwiąz, żeby koń nie uciekł gdzieś nam i nie narobił szkód i bardzo łatwo jest nam go uspokoić, tak? Bo ten moment paniki był krótkotrwały i szybko tutaj jesteśmy w stanie ogarnąć temat. Taką technikę też proponuje Jim Masterson w swojej książce na temat właśnie masażu metodą Mastersona, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w miejscu pracy. I wiązanie, generalnie wiązanie koni, tak? Właśnie przywiązanie za pomocą takiego sznureczka albo przeplecenie uwiązu przez rażki w boksie, jeżeli mamy taką możliwość. Ta metoda jest o tyle mniej bezpieczna, że koń może sobie po prostu pójść, nie możemy go w takiej sytuacji zostawić. Jest on trochę ograniczony i nie będzie nam się wiercił, bo sprawiamy wrażenie, że koń jest właśnie przywiązany, ale w każdej chwili może sobie pójść, bo po prostu odsuwając się, ten uwiąz będzie pomału puszczał. Więc jest to taka technika do pracy z koniem, ale nie do zostawiania konia przywiązanego. Generalnie w ogóle nie powinno się zostawiać konia przywiązanego samego, dlatego że różne rzeczy mogą się zadziać. Konie, które stały na przykład w stanowiskach, coraz mniej już jest takich miejsc, ale jeszcze się zdarzają, są jakoś naturalnie bardziej przyzwyczajone do wiązania, ale i tak jest ryzyko, że coś się zadzieje.
A koń, jak wiemy, w momencie, kiedy chce uciec, to zrobi to za wszelką cenę. Okay? Zrobi to za wszelką cenę, po prostu mając gdzieś tam w podświadomości, że musi uratować życie i ta ucieczka jest mu do tego niezbędna. A więc tak to właśnie wygląda. No i ten aizolek ratuje nas przed sytuacją, gdzie koń zapamięta sobie, że to odsadzenie się i ten nacisk, czyli odsunięcie się w momencie wiązania jest takie traumatyczne, jest powodujące panikę, czyli jeszcze większą chęć właśnie ucieczki. A tego chcemy uniknąć oczywiście. Są osoby, które twierdzą, że w takiej sytuacji koń uczy się po prostu radzić sobie z tym przywiązaniem, tak powiem, i sobie gdzieś tam iść. Ale tutaj w tym jest nasza rola, żeby w momencie, kiedy właśnie koń się odsadzi, to nie pozwalać mu gdzieś tam sobie właśnie pójść, tylko przytrzymać go i zawiązać od nowa, uspokoić i pracować dalej. Unikamy w ten sposób właśnie tego długiego czasu na uspokojenie konia i powstanie traumy. A co się stanie, kiedy koń się odsadzi, jeżeli jest przywiązany na sztywno, że tak powiem? Zawsze starajmy się tak czy inaczej używać bezpiecznego węzła, który za pomocą jednego pociągnięcia nam się od razu rozwiąże. Zawsze staramy się tej metody używać. Czy to wiążemy za pomocą tego sznurka, czy za pomocą po prostu gdzieś tam do miejsca, do jakiegoś koniowiązu. Ale w takiej sytuacji, kiedy koń się odsadzi, musimy szybko za ten sznurek pociągnąć, żeby poluzować. Czyli tutaj też większość źródeł, które właśnie mówią o odsadzaniu się czy o nauce wiązania, mówi, żeby wiązać za pomocą tego bezpiecznego uwiązu, żeby w razie czego poluzować uwiąz, żeby koń mógł się odsunąć. I tak naprawdę ta praca z tym aizolkiem działa w bardzo podobny sposób. Dlatego, że też nie pozwalamy koniowi się gdzieś tam przemieszczać, tylko po prostu odsunąć się od problemu. I za chwilę wiążemy go od nowa. Jest to o tyle bezpieczniejsze, że po prostu nie musimy w momencie tego zagrożenia ciągnąć tego węzła, co trwa zapewne dużo dłużej niż zerwanie się tego małego sznureczka i koń dłużej zaczyna się szarpać. Oczywiście konie są różne, jedne będą reagowały lepiej, inne gorzej. Jedne będą bardziej pewne siebie, inne mniej, jedne szybciej wpadną w panikę, inne wolniej, ale żeby uniknąć szkód, żeby uniknąć stresu, to ta technika moim zdaniem jest właśnie najlepsza. No właśnie, a teraz co w przypadku, kiedy koń już nauczył się odsadzać? To w przypadku, kiedy nauczył się odsadzać i będzie nam się odsadzał ciągle. Tutaj też te techniki są różne. Jedni mówią, że trzeba ograniczyć miejsce za zadem, żeby nie było tego miejsca do odsunięcia się. Inni mówią, że fajnie sprawdza się długi uwiąz, gdzie koń będzie mógł się gdzieś tam obrócić, przemieszczać, wtedy mniejsza jest panika. I to też jest dobre rozwiązanie. Oczywiście pod warunkiem, że nie mamy do czynienia z koniem, który gdzieś tam próbuje nas podszczypywać, czy z koniem, który gdzieś tam będzie próbował zaczepiać, czy właśnie samoistnie gdzieś tam sobie iść, to ten długi uwiąz będzie w porządku. Ale nawet na konie, które gdzieś tam nauczyły się właśnie tego odsadzania, to te sznurki, aizolki są fajną metodą, bo koń w końcu dojdzie do wniosku, że to nie ma sensu, tak? Bo po prostu no, szarpnął się, dobra, odwiązał, ale za chwilę jest przywiązany z powrotem. A też zobaczy, że to nie wiąże się z żadnego rodzaju większym stresem, tak? Bo jakby nie dostanie bury od jeźdźca, sam się nie zestresuje, bo to trwa ułamek sekundy. Czy nawet no, nie w takim stopniu i siłą rzeczy prędzej czy później to gdzieś tam ten stres odpuści. Jeżeli problem jest głębszy, bo każdy przypadek jest inny, każdy koń jest inny, niektóre konie przeżyły ogromną traumę, są też patenty, na których nie powinno się wiązać, dlatego że mówi się, że koń będzie się szarpał tak długo, aż się uwolni, a jeżeli to coś, na czym jest przywiązany, się nie zerwie, to będzie się szarpał tak długo, aż narobi sobie jakieś szkody w organizmie, jakieś przetarcia, jakieś wytarcia i tak dalej. Chociaż moja kontesa akurat zdarzyło jej się zerwać nawet kanter sznurkowy, który podobno jest nie do zerwania, ale no właśnie, na kanterze sznurkowym nie powinno się wiązać z tego względu, że jest on dużo mocniej, ma dużo mocniejszą konstrukcję niż taki zwykły kanter i dużo trudniej właśnie puści w momencie takiego odsadzenia.
Moim zdaniem złą metodą jest przeczekanie konia, aż się uspokoi na takim właśnie mocno przywiązanym i szarpiącym się uwiązie. To powoduje traumę, tak? Każda taka sytuacja stresowa, każdy przymus powoduje traumę gdzieś tam w umyśle, która zostaje, która może dać objaw niekoniecznie od razu, ale za jakiś czas, za kilka dni, tygodni, nawet miesięcy i może się okazać, że będzie trudna do poradzenia sobie. Więc moim zdaniem to nie jest dobry pomysł, ale oczywiście też nie pozwalamy, żeby koń sobie gdzieś tam hasał po takim odsadzeniu się, po takim zerwaniu, bo to też nie jest dobre, tak? Nie uczymy konia, że w ten sposób zyskuje wolność i dajemy mu spokój. Uczymy konia po prostu, że nic się nie stało, przywiązujemy się z powrotem i działamy dalej. Taki ten aizolek właśnie, ta snopowiązałka, taka mała pętelka z tej snopowiązałki też powoduje tyle, że nie niszczymy sprzętu, bo ten sznurek praktycznie no nic nie kosztuje, bo on siłą rzeczy gdzieś tam w stajni na pewno jest i nie zrywamy w ten sposób zapinki uwiązu, nie zrywamy w ten sposób kółek kantara i nic tutaj poważniejszego się nie zadzieje również, jeżeli chodzi o konie. Czasem konie, które wpadają w panikę na przykład, są w stanie nawet przewrócić się albo zniszczyć sprzęt, który leży obok, tak? Na przykład wejść na skrzynkę ze szczotkami i po prostu powodować szkody i tym samym jeszcze bardziej się przestraszając. Także zawsze musimy jakby unikać miejsc, w których koń się boi, żeby jak najbardziej ograniczyć możliwość tego spłoszenia się i odsadzenia. Musimy też unikać takich może pór stresujących dla konia, gdzie koń będzie się bardziej nerwowy, bardziej pobudzony, może w porze odpasu. Staramy się nie wiązać szczególnie koni, które mają tendencję do odsadzania się. No a jeżeli już to się przydarza, no to staramy się po prostu zachować spokój, jak najszybciej konia uspokoić, ponownie przywiązać, no i w tym celu pomocny będzie właśnie ten sznureczek, tak, bo po prostu jest to chwilka i koń już z powrotem jest przywiązany i bez żadnych strat, nic nie trzeba wymieniać, jeżeli chodzi o sprzęt. Daj znać proszę, napisz mi w komentarzu, czy to na Instagramie pod tym filmem, film będzie oczywiście dostępny w Watch TV, tak? Czy jak to się nazywa tam na Instagramie? IGTV? Chyba tak, bo Watch jest na Facebooku. Na Facebooku również będzie dostępny, będzie też dostępny na YouTubie, no więc daj mi znać, napisz jak to wygląda u Ciebie, jakie masz z tym doświadczenia, jakie teorie Ty słyszałeś, czy słyszałaś, daj znać, jeżeli chodzi właśnie o odsadzanie się konia. Przede wszystkim konsekwencja, no i też nasz refleks, tak, czyli musimy być zawsze obok, jeżeli wiążemy konia, najlepiej być obok, żeby w razie czego móc zareagować, tak, jeżeli jesteśmy konia pewni, to pamiętamy, że zawsze może się coś zadziać, że ten koń się odsadzi, no i pół biedy jeszcze, jeżeli jest na tyle spokojny, że po prostu odsadzi się, sznureczek nam się zerwie i będzie ok, tak, gdzieś tam sobie pójdzie na trawkę poskubać. Też mniej się tym zestresuje tak naprawdę. Jeżeli chodzi o bezpieczne uwiązy, no to instrukcje takiego uwiązu można znaleźć w różnych miejscach. Są konie, które lubią bardzo te uwiązy rozwiązywać, na przykład moje dwa potworki bardzo, bardzo chętnie bawią się właśnie zawsze uwiązem i rozwiązują go. I też w takim przypadku właśnie przywiązując do sznureczka możemy też zawiązać węzeł taki mniej bezpieczny, bardziej trwały, szczególnie jeżeli pracujemy na przykład z koniem, cały czas coś z nim robimy, a on cały czas notorycznie się odwiązuje, to w przypadku takiego sznureczka możemy zawiązać na po prostu taki supeł i koń jak się odsadzi, no to po prostu zerwie się ten sznureczek, tak? I nie musimy tutaj stosować wtedy tego bezpiecznego węzła, no bo i tak jesteśmy cały czas obok i tak możemy po prostu zareagować. A ten sznureczek zadziała po prostu jak to pociągnięcie za linkę i poluzowanie. Więc to też jest taka rada, że jeżeli koń właśnie lubi się odwiązywać w czasie, szczególnie w tej pracy, gdzie jesteśmy gdzieś tam obok i cały czas się koło niego kręcimy, i nie chcemy go co chwilę przywiązywać, no to ten aizolek będzie dobrym pomysłem i po prostu supeł bardziej gdzieś tam mocniejszy. Także tyle mam dla Was na dzisiaj. Dzisiaj wcześniejszą porą, bo o 7 się widzimy, chwilę po 7. Myślę, że ta popołudniowa pora jest o tyle lepsza, że mamy więcej wtedy osób na żywo. Tutaj i tak widzę, że trochę nas jest, także bardzo fajnie. Zawsze pamiętajcie, witajcie się w komentarzu, dawajcie znać, że jesteście. Jakieś udostępnienia, lajki, serduszka też są zawsze mile widziane. Kolejny live być może jutro,
Zobaczymy. Na pewno widzimy się w poniedziałek na wyzwaniu Końska Gimnastyka. Widzimy się na fanpage'u w pierwszym spotkaniu. Kolejne spotkanie będzie już na grupie. Także dołącz do nas koniecznie. ekusterapii.pl/wyzwanie. Tam możesz zostawić swojego maila, na który dostaniesz materiały potrzebne w wyzwaniu. Wyzwanie jest całkowicie bezpłatne, także zapraszam serdecznie. Na dzisiaj dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Pamiętajcie, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami, jeżeli chodzi o odsadzanie się. Ciężko się, słuchajcie, mówi tak bardzo wcześnie rano, krótko po wstaniu. Mam nadzieję, że przedstawiłam temat dosyć wyczerpująco. No i życzę Wam miłego dnia, miłego piątku, miłego weekendu. Do zobaczenia i cześć.